Część pacjentów z Polic nie jest zadowolona z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej świadczonej przez spółkę MediClinica ze Szczecina. Niezadowoleni pacjenci skarżą się, że jakość porad zdecydowanie odbiega od tych udzielanych przez lekarzy rodzinnych. Nietrafne diagnozy, brak kompetencji i empatii wobec pacjenta to główne zarzuty rodziców, którzy na forach i portalach społecznościowych skarżą się na jakość usług nocnej opieki zdrowotnej w Policach. Państwo Matuszakowie szukali tam pomocy, gdy ich roczny syn, astmatyk, zmagał się z niepokojącym kaszlem. Było to pół roku temu, a na nocnej wizycie przyjął ich młody lekarz. Lekarz stwierdził, że nic się nie dzieje i nam kazał brać syrop wykrztuśny, gdzie no, dziecko, mówię, się dusiło. No, po czym wyszliśmy zszokowani, pojechaliśmy w końcu na Unię Lubelską, gdzie nas wysłali do Zdroi, a tam lekarka się załapała za głowę, jak usłyszała, co nam lekarz doradził przy takim tym. Od razu chcieli go przyjąć na oddział i dali leki, jakie powinni dać, no i dziecko się zaczęło dopiero poprawiać cokolwiek. O tym wydarzeniu Justyna Matuszak rozmawiała z koleżankami, które również wyraziły negatywną opinię o pomocy, jaką uzyskały podczas nocnej opieki zdrowotnej. Mam wiele właśnie też znajomych, które w większości z dziećmi tutaj przychodziły i też nie otrzymywały żadnej pomocy i musiały i tak się udać do lekarza rodzinnego i były to też niektóre takie przypadki, że naprawdę no, to nie był zwykły kaszel czy tam zwykłe przeziębienie, tylko no właśnie zapalenie płuc na przykład albo różne inne tam szkleratyny i takie tam choroby. Ze szkarlatyną do lekarza dyżurującego podczas nocnej wizyty zgłosili się państwo gruszeccy. Choroba nie była jeszcze zdiagnozowana, ale na ciele ich syna pojawiły się niepokojące zmiany. Syn dostał plam na ciele, tak? I były różnokolorowe, tak? Na brzuchu były inny odcień, a na nogach był inny. I lekarze dalej twierdzili, lekarze, że no, zwykłe uczulenie, tak? Że dziecko tam jakąś alergię dostało. Tak, no a za parę dni żona poszła z synem do lekarza rodzinnego, się okazuje, że dziecko dostało szkarlatynę, tak? No i tak lekarze tutaj u nas na dyżurach nocnych tak się znają z opieką medyczną. Prezes MediCliniki przebywa na urlopie, ale drogą mailową otrzymaliśmy odpowiedź na zadane pytania za pośrednictwem lekarza Krzysztofa Drozda. W przypadku państwa gruszeckich i ich źle zdiagnozowanego dziecka spółka zaistniałą sytuację tłumaczy w ten sposób. Należy podkreślić, że choroby zakaźne u dzieci mają swoją dynamikę i nie zawsze podczas wystąpienia pierwszych objawów lekarz jest w stanie od razu postawić diagnozę. Szkarlatyna może objawiać się wysypką, a dopiero w kolejnych godzinach pojawią się objawy, dzięki którym możemy postawić trafne rozpoznanie. Tak samo zapalenie płuc może nie być klinicznie jawne w pierwszej chwili pojawienia się kaszlu. Dlatego tak istotna jest obserwacja rodzica i czasami ponowna konsultacja. Zdaniem zarządu MediCliniki negatywna opinia o świadczonych przez spółkę usługach to konsekwencja niezadowolenia radnego Grzegorza Ufniarza z porady, jaką udzielono jego dziecku. Pan Ufniarz był niezadowolony z udzielonej jego dziecku porady, nie zgadzał się na proponowane leczenie i wychodząc wygrażał lekarzowi poniesieniem konsekwencji. Kolejnym krokiem pana Grzegorza było pismo do NFZ i szpitala klinicznego, gdzie uzyskał odpowiedzi potwierdzające nasze kompetencje. Grzegorz Ufniarz faktycznie napisał do wspomnianych podmiotów, gdyż jego odczucia potwierdziły wizyty innych rodziców. Wystosowane pismo i odpowiedź zamieścił na portalu społecznościowym. Po tym jak skierowałem ten list i opublikowałem to na portalu społecznościowym, dotarło do mnie jeszcze więcej informacji. Przyznam szczerze, że mój wpis na mojej stronie internetowej przeczytało 2000 osób. No to jest naprawdę duża grupa ludzi, więc stwierdziłem, że to musi być jakiś kłopot na większą skalę. Jak dotąd do MediCliniki wpłynęły zaledwie 3 skargi, choć na wspomnianym portalu jest ich znacznie więcej. MediClinika świadczy usługi dla Polic od 3 lat i udzieliła ponad 20 tysięcy porad. Na dyżurach przyjmuje 2 lekarzy, internista i pediatra, do których spółka ma zaufanie. Zdaniem wielu rodziców jakość porad zdecydowanie odbiega od tych, jakie uzyskują od lekarzy rodzinnych. Doktor rodzinna nas, jak przyjmuje, to zawsze dziecko i obejrzy dokładnie i osłucha dziecko i wysłucha przede wszystkim tego, co mówimy, tak? Bo tutaj jeżeli chodzi nawet o tą astmę małego, no to też są ważne takie rzeczy, kiedy, od kiedy, gdzie i w jakich tam danych przypadkach się coś dzieje. By uświadomić wagę problemu, osobom decyzyjnym niezadowoleni rodzice powinni zgłaszać swoje zastrzeżenia do izby lekarskiej. Dopóki dyskusja na ten temat nie wyjdzie poza internet, trudno w tej sprawie rozstrzygać. W odpowiedzi mail lekarz Krzysztof Drozd wyraził chęć poprawy jakości usług świadczonych w Policach, jeśli padną jakieś sugestie.